Hej wszystkim z tej strony, Charmin, i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Cinderelli, kochani. Słuchajcie, mam dla Was ogłoszenia do 28 czerwca. Odcinki będą pojawiały się nieregularnie i nie wiadomo z jakich serii, ani nie wiadomo czy w ogóle z Otome, bo moi drodzy, mam troszeczkę przesyt i chciałabym pograć sobie w troszeczkę inne gry, które pokazałabym Wam na kanale poza Otome. Tak, proszę nie płakać, Otome nadal będą, ale w Troszkę mniejszej ilości niż to było wcześniej, bo chce się po prostu, słuchajcie, odstresować. No ale dobra, na tyle zgłoszeń. Lecimy, słuchajcie. Delora kładzie nam dłoń na ustach i ucisza nas. Obydwie patrzymy, jak warg znika i nie pozostaje już nic, tylko cisza. I wtedy, tylko wtedy, Delora porusza swoją dłonią i uwalnia moje usta. Ten mężczyzna. Słyszałaś, jak się nazywa? Słucham? Jego imię? Sarah Alcaster nazywał go Varg. Varg. Kim on jest? Patrząc po jego masce, jak i lasce, jak to brzmi, prawdopodobnie pracuje dla Wiedźmy. Przynajmniej, tak myśli Perfect ja. Wygląda na to, że także współpracuje z Alcasterem. Wpatrujemy się w górę i w... widzimy karmę i Wolca, którzy biegną w naszą stronę. No i tutaj nadciąga kawaleria. No troszkę się moi drodzy spóźniliście. Za późno, tak jak się spodziewałam. O, no, no kobieto nie bądź taka. Wolc wygląda na takiego, któremu ciężko złapać oddech. Ale to wcale nie zatrzymuje go przed wpatrywaniem się we mnie. Nie. Więcej? Nie rób tego nigdy więcej. Przepraszam. A co tutaj, przepraszam, się dzieje? Wasza dwójka wygląda naprawdę podejrzanie, chowając się tak w tej ciemnej alejce. Nic, co by dotyczyło ciebie. Oj, no karma się tylko martwi. Jestem zdziwiona, kiedy Delora bierze mnie za ramię i ciągnie za sobą daleko od łoca i karmy. Dokąd idziecie? Że tak powiem, yy, nie twoja sprawa, dzieciaczku. <noise> Musimy coś rozwiązać. I nie rozwiążemy tego tak po prostu, czekając w tawernie na Perfect, kiedy ona wróci, kończąc te swoje sprawy. Gdzie zabierasz księżniczkę i dlaczego? O, karma się martwi. Hmm, to jest dobre pytanie. Dolora, wszyscy zadecydowaliśmy, że w tawernie jest najbezpieczniej dla księżniczki. Technicznie rzecz biorąc, księżniczka najbezpieczniejsza jest w każdym miejscu, gdzie jestem ja albo Perfekt. Możemy ją mieć na oku. I teraz mamy zrozumienie, dla którego księżniczka może być gdzieś indziej. Ona mówi o mnie, jakbym była jakimś dzieckiem, którym trzeba się zająć. Mam parę pytań, które potrzebują odpowiedzi. I do tego potrzebuję księżniczki. No super, zostanę wykorzystana. Poza tym, ona jest już wplątana w to całe zamieszanie i także chce uzyskać jakiekolwiek odpowiedzi. A przepraszam, Walt, mi się jak w przyszłej ścieżce się wynagrodzę, obiecuję. Coś mi się tutaj wydaje nie na rzeczy. Przepraszam, że to mówię, ale Twoja opinia nie jest ważna. <laughs> Ojku, przepraszam, Karma. Chodźmy, Charmin. Delora? Poważne spojrzenie. Wolca jest dla mnie takie nieznajome. Widzę, że jakaś ciemność lśni w jego oczach, jakby było ostrzeżeniem. Ufam ci. Tak, jak powinieneś. <noise> Lora przytakuje I potem odwraca się w moją stronę Będziemy w kontakcie Powiedzcie mi, kiedy Perfejt wróci Okej okay. Nasza droga powrotna do domu Fritza Umyka w, w ciszy Dolora wróciła Do swojej postaci Lalkowatej, tak? Trzymam ją blisko klatki piersiowej. Obydwo, obydwie jesteśmy bardzo cicho, a ja sama zagubiona jestem w swoich myślach. Zastanawiam się, do czego Dolora potrzebuje mnie, żeby mi pomogła. Dolora, księżniczko, w tym samym czasie, tak? O, mówimy w tym samym czasie. Okej, okay, ty pierwsza. No, albo nie, może ja zacznę pierwsza ci przeprosić. Oh my god. To chyba pierwszy raz. Nie wyglądaj na taką zdziwioną. Ja potrafię przyznać, kiedy się w czymś mylę. To lekcja, której także ty musisz się nauczyć, ale to na inny dzień. Wiem, że pracowałaś ciężko, żeby złamać swoją klątwę. I wiem, że naprawdę się starasz. I wiem, że dla ciebie musi być strasznie ciężkie, żeby dostać te trzy dobre uczynki. Ale chcę, żebyś wiedziała, że chcę, żeby ci się udało, księżniczko. Przez większość czasu cza wcale tego tak nie czuć. Przepraszam. Nie przeklnęłabym ciebie, gdybym nie zdawała sobie sprawy, że jesteś w, w stanie to przezwyciężyć, Charmin. Naprawdę wierzę w to, że złamiesz tę klątwę. Wracamy na drogę, która prowadzi do domu Fica. Zatrzymuję się. Jak widzę jakąś dziwną, ciemną sylwetkę przy drzwiach, szybko idę w jakiś zaułek, żeby schować się za najbliższą przeszkodą. Aha, jest ciemno, ale czy to. Delora jeszcze nie widzi tego, co ja widzę. Ona wciąż dalej gada. Co więcej, musisz złamać swoją klątwę. To jest naprawdę ważne, żebyś zrobiła to najszybciej, jak tylko potrafisz. No, przepraszam, staram się. Jest naprawdę bardzo ważny powód, dlaczego ja. Mhm. Tym razem to ja ją uciszam. Ledwo udaje mi się ją schować, kiedy cień się porusza. Światło Księżyca tylko przez chwilę pada na jego maskę, ale to wystarczająco. To wark. O, oh, shit! I co teraz? <laughs> Odwraca się tuż w moją stronę. O, oh, 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 nie. E, 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 ruszyć się, nie ruszyć się. No chyba się nie, nie ruszyć, nie? Bo jak się ruszę, to on to usłyszy. Nie ruszaj się. Z zamarłam na miejscu. Hmm. Nikogo tutaj nie ma. Odwróć wzrok! Odwracaj ten wzrok! Delora wciąż walczy w moich ramionach. Staram się jak tylko mogę, żeby ją usztywnić, tak? Jeżeli on nas. Jeżeli przez nią on nas złapie, i nagle, jakby za sprawą magii, poruszają się chmury, które zasłaniają światło księżyca. I ciemna, gęsta ciemny i gęsty, nienaturalny cień pada tuż na nas. Okej. Okay. Dziękuję ci, chmurko. Po uderzeniu serca odwraca się od nas. Widzę, jak znika gdzieś za domem Frica i nie widzę go już. Oj. Ja się sama zestresowałam, słuchajcie. <grych> Z powrotem biegnę w stronę yy, tego placu, gdzie był Karma i Waltz, ale już ich tam nie ma. No i co teraz zrobimy? Nawet mi nie podziękujesz. Dolora wychyla swoją głowę, żebym mogła ją zobaczyć, i potrząsa włosami. Wiesz, poruszyłam dla ciebie chmurami jeszcze zabawiłam się cieniem, żeby on nas nie znalazł. A ty? To wszystko dla ciebie zrobiłam. I to sama? <laughs> to byłaś ty. Cóż, na pewno to nie był wiatr. Nie miałam silnego pojęcia, że ma taką siłę. Ja. No cóż, Doberek? O, o, o ciekawe, kto to? Odwracam się. I ponownie chowam Delore przed jakimkolwiek wzrokiem. A czyż to nie następczyni tronu we własnej osobie? O nie! No przecież stała mi się, nie ruszałam. Co ty tu robisz? Z pewnością dobra księżniczka nie powinna być na zewnątrz o tej porze. Ale cóż, nie jesteś wcale taka dobra, co. Przepraszam bardzo. Co ty insynuujesz? Jestem bardzo dobra. Dobre dziewczynki robią to, co im się rozkaże i zostają na miejscu. Ale ty nie pozwolisz na to, żebyś się zepsuła nic nie robiąc, prawda? Masz zielone pojęcie, jak długo ciebie szukałem? <laughs> Mam już <żarąpane. śmiech> Aż gdzie są moje maniery? Jeszcze się nie przedstawiłem. Kłania się nam. Dziękuję, nie, nie potrzebuję tego eleganckiego kłaniania się. Jestem wark. Usłużny, tak, sługa Sera Castera. Powiedział mi, żebym uważał na cię, na twoją sprawę. Nie potrzebuję ciebie, kolego, dają sobie świetnie radę. Poprosił mnie, żebym Utrzymał na tobie oko, w sensie miał cię w zasięgu, tak? Żeby upewnić się, że nic ci nie jest. Ależ mi nic nie jest. Ja dziękuję, mój drogi panie. Ja już mam swojego osobistego rycerza. O, Fritz, coś. O, może mnie to zmyliło, ale nie widzę go obok ciebie. A ty? Fritz. Wygląda na to, że obija się i nie wypełnia swoich obowiązków. Spadaj! Stary! Fritz wcale się nie obija, on tylko... Jest pod wpływem bardzo mocnego... Że tak powiem, usypiacza. I nie jest w stanie się obudzić. Tak, abyśmy my mogły się stamtąd wyjść, tak? Niepostrzeżenie. To wszystko moja wina. Księżniczka nie powinna usprawiedliwiać swojego rycerza, nie myślisz? Wygląda na to, że on jest naprawdę niezdolny. A ty masz jakiś kompleks, czy co? Warg rusza w moją stronę i wyciąga swoją, swoje ramię. Odeskortuje cię z powrotem. Nie dziękuję, nie potrzebuję. Patrzę na jego wyciągnięte ramię, ale nie chwytam go. Warg przekręca głowę w jedną stronę. Nie mogę odczytać ekspresji na jego twarzy przez tę maskę. Nie ufasz mi, księżniczko? Oczywiście, że nie. Nie! <ścoughs> no, stary, pojawiasz się znikąd, jeszcze nam grozisz i, i nas w ogóle obrażasz przede wszystkim. I czego się spodziewałeś? Nie spodziewałem się, że będziesz szczera. Myślałem, że księżniczki powinny być słodkie i. Yy, że tak powiem. Yy, nieśmiałe przez cały czas. Wiesz, tak jak Emeline. O, mój drogi, nie wspominaj o tej dziewczynie przy mnie. Nie jestem taka jak Emeline. Hmm, a więc wygląda na to, że się czegoś uczę. O, spokojnie. Warg wyciąga dłoń i łapie mnie za rękę. Przystawia moją dłoń do zagięcia w jego łokciu i uśmiecha się do mnie. Chodźmy. Nie mogę zrobić nic innego, jak iść za nim, ponieważ on mnie ciągnie siłą. Nie podoba mi się to, że jestem ciągana. A ja nie lubię czekać na coś, co nigdy się nie wydarzy. To jest dla Twojego własnego bezpieczeństwa, księżniczko. No na pewno, na pewno, kurna. Jeszcze mnie zaprowadź do mytrosa, to już w ogóle będę szczęśliwa. Ech. Obdarza mnie niemal drapieżnym uśmiechem. Jego białe zęby lśnią w ciemności. Mówię o tym, że to on odpowiedzialny jest za moje bezpieczeństwo, ale czuję się, jakby miał zaraz mnie pożreć jaj, niedobrze. Fritz, coś, budź się! Wciąż mną telepie, kiedy wracam z powrotem do pokoju w domu Fritza. Słyszę, że Wark już opuścił dom. Ale wątpię, żeby zamknięte główne drzwi mogłyby go jakoś powstrzymać. Cóż, to było ekscytujące. Delora to nie jest śmieszne. Nic ci nie jest? Nie mogę ukazać jej, że jestem słaba. Nie teraz. Nigdy. Nic mi nie jest. Nigdy nie wiedziałam, że jest tutaj tylne wejście. Dosyć przekonywujący sposób na wymykanie się, że tak powiem, twojemu stróżującemu pieskowi, prawda? Nie nazywajcie tak Fritza, no wiecie co? On jest człowiekiem. Zastanawiam się, skąd Warg wie, że tam drzwi są. Ja się zastanawiam, czy Warg jest jakimś bratem, bliźniakiem, frica czy co. Bo, no, oni są bardzo podobni. Hej, rozmusz się. Naprawdę dobrze sobie tam poradziłaś. Zamarłam. Nic nie zrobiłam. Ja byłam bezużyteczna. Nic, tam nie było nic, co byś mogła zrobić. Hmm, wygląda na to, że już zakończył tropienie ciebie. Ale jeśli ja bym. A, no nic. Jeżeli już chcesz upatrywać jakąkolwiek winę, to ja zawiodłam broniąc ciebie. Nie mam pojęcia, dlaczego ja się go tak boję. Przecież pracuję dla Alcastera. On mnie nie zrani. No, no na pewno. Znowu tak się na mnie patrzy. To dlatego, że ma podejrzenia co do sera Kastera. Nie Marcia, ja też je mam. A może dlatego, że podejrzewa Warga o współpracę z wiedźmami? A Kaster wspominał coś o Sermytrosie, ale nie mam zielonego pojęcia, jaką rolę on tutaj odgrywa. A my mamy pojęcie i nie jest to wcale pozytywne. No, nie ma co już się o to martwić. Nie dostaniemy mm, odpowiedzi, tylko gapiąc się w ścianę. Równie dobrze możesz się już położyć spać. O. Czego ty mi nie mówisz, Delora? Dosyć strasznie dużo rzeczy, wiesz, Charmin. I nie powiem ci nic aż do jutrzejszego poranka, więc po prostu idź do łóżka. Wątpię, żebym była w stanie zasnąć dzisiejszej nocy, dopóki. Delora. Tak. to takie dziwne, ponieważ już myślałam, że wyrosłam z tej tendencji, ale kiedyś robiłam to cały czas. Mogę cię potrzymać, aż nie zasnę. Wydaje mi się, że widzę jakiś przebłysk uśmiechu na twarzy Delory. Oczywiście. O, jak słodko. O. Biolet Delore i przyciskam ją do klatki piersiowej. Jej ciężar i kształt są takie znajome i kojące. Kiedy byłam w pałacu, przytulanie się do moich lalek sprawiało, że ja nie byłam samotna. Słodkich snów, Charmin. Ojejku nasza biedna księżniczka. <grytania> tak mi nie szkoda. Moja królowo. Ten głos. Jest taki znajomy. Fate i zdrajcy zbliżają się. A Tenebrarum słabnie. Mamo? Mm, ty ich przezwyciężysz. Jesteś o wiele silniejsza, o wiele piękniejsza. Co ma pięknota do wy z zwyciężenia? Wystarczy. <gryw> Moje piękno tutaj jest nieważne. Nasza wojna się kończy. Musimy przemyśleć wszystkie opcje, ale Wasza Wysokość, jeżeli muszę, poczekam na rewanż. Co Ty byś zrobił? Zrobię to, co moja królowa mi rozkaże. Jesteś moim takim dobrym uczniem. Twoja lojalność zostanie nagrodzona. A zdrajca odpokutuje za swoją zdradę. Wierz we mnie, Wierz w nas, to my zwyciężymy. Ludzie i zdrajcy mi za to zapłacą. O le kochana mamusia. Mm. Czarmin nic ci nie jest. Siadam na łóżku, a moje serce tak szybko bije. Nie mogę sobie przypomnieć. Detale snu. Zaczynają znikać z mojego umysłu Ale przerażenie wciąż jest w mojej klatce piersiowej Jest ciemne i ciężkie To musiał być zły sen Księżniczko Fritz, coś obudziłeś się Odwracam się i widzę Fritza, który stoi w drzwiach Jego oczy przepełnione są zmartwieniem Nie chciałem... Usłyszałem ciebie i ja... Nic nie jest? Jaki on jest słodki! <laughs> nie mogę! Fritz! Może to stres spowodowany tym, co się stało z Wargiem. Może to ten zły sen, z którego właśnie się obudziłam. A może to ulga, że widzę znajomą twarz. Ale nagle... Przez to wszystko w moich oczach są łzy. Księżniczko! O nie, 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 nie! Nie, nie płaczmy przy Fritzosiu! Nie płaczmy, dziewczyno! Fritz! Ojej! Ojej, jakie to słodkie! Och, będę płakać. I nagle, ramiona Fritza otaczają mnie, i jestem przyciągnięta do jego ciepłej klatki piersiowej. Słyszę odgłos jego serca. Chcesz o tym porozmawiać? Skoro już mamy taki moment, to tak powiedzmy mu. O. Nie pamiętam tego dokładnie, ale wierzę w to, że to był zły sen. Pamiętam głos matki, taki straszny i okrutny. To było okropne. Czuję, jak zimno przechodzi po moim ciele, a ja wzdrygam się, pomimo tego, że Fritz tak bardzo się stara. Ale wciąż on nie odchodzi. I nagle to zimno ponownie yy, zostaje przepędzone komfortem, jaki czuję. On jest taki ciepły. Takie taki rzeczy mogę tłumaczyć. <taki> wiesz, księżniczko, cieszę się, że tym razem mogę cię wesprzeć. Nawet jeśli wcześniej nie było mi to dane. Skąd wiesz, że miałam koszmar? Zazwy zazwyczaj wtedy patrolowałem w nocy. Czasem przechodziłem obok twoich drzwi i słyszałem cię. O Jezu! I nie mógł nic zrobić, ale musiałem mieć frustrację, słuchajcie. No bo nie mógł, wiecie, wejść tak e, w pałacu takie... uratuję cię, moja księżniczko! Bo co by sobie ludzie pomyśleli? Nigdy nic nie powiedziałeś. Fries. Przeczesuję dłonią moje włosy. Jego dotyk jest taki delikatny i oj, kojący. To nigdy nie należało do moich spraw. Nieważne, czy jestem Twoim osobistym rycerzem, czy nie. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli kiedykolwiek będziesz mm, chciała komuś o tym powiedzieć, będę tutaj dla ciebie. O! A znajdźcie mi takiego, proszę. Zdaję sobie sprawę, że czas mija tylko po tym, jak cień przesuwa się po pokoju. O, i trzymał nas. Tulimy. Tulimy. I nagle światło oznacza nowy dzień. Czuję się bezpieczna. Mm -hmm. Zapomniałam o tym, że Delora jest ze mną, ale nagle czuję, jak powoli się wierci. Jest to taki delikatny ruch, że wydaje się na to wydaje się, że Fritz tego nie zauważa. Hmm. Kiedy Fritz się ode mnie odsuwa, szybko chowam Delorę za siebie. Dlaczego tak się uśmiechasz? Miło jest dowiedzieć się, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Ojku, słucham? Ach, księżniczko, nie piłaś wczoraj w ogóle tej herbaty, którą ci przygotowałem, prawda? <laughs> Wiesz, herbata, to właśnie do niej wlałyśmy ten eliksir. Teraz, skoro o tym mówi, nie mam zielonego pojęcia, co ja mam mu odpowiedzieć. Jedyne, co udaje mi się z siebie wykrzesać, to tylko wzdrygnięcie ramionami i potrząsnięcie głową. I powiedzenie mu, że no, rzeczywiście nie. Powinnaś to popróbować od czasu do czasu. Nie spałem tak dobrze już od niewiadomo kiedy. Czuję się naprawdę wypoczęty. Nie no, coś to mi miło, że ci pomogłam. <śled> Czuję jak Delora się trzęsie za mną I mogę z pewnością powiedzieć, że stara się nie roześmiać Szczypię ją w ramię Z pewnością On mnie puszcza i wstaje Czyli on nas cały czas tulił jak słodko A ho coś takiego Fanboying A skoro mowa o herbacie W sumie jest już czas na śniadanie Ale może nie pijmy dzisiaj herbaty, co? Czy mówiłem ci o najlepszej piekarni w L Angelie, tak? W naszym królestwie? Nie, myślę, że mówiłeś mi o najlepszym piekarzu. Och, ale księżniczko to są dwie różne rzeczy. Jest tyle fajnych y, sklepów. Okej. Okay. I to są dwie różne rzeczy. Y, piekarz robi najlepsze. Okej, okay, croissanty, kru tak, nieważne <noise> A piekarnia, cóż Pokażę ci Idziemy na randkę Ale najpierw Powinienem pozwolić, żebyś się przebrała A co, nie poważysz mi? <noise> przepraszam, przepraszam, nie chciałam Hej, księżniczko Fri Fritz może i jest w porządku Ale jego ojciec z pewnością nie Bądź ostrożna dzisiaj ja wiem, moja droga, nie musisz mi tego mówić. Nie idziesz z nami? Pozostanę tutaj i postaram się znaleźć to, czego szukam. Charmin? Nigdy nie słyszałam, żeby moje imię w jej ustach brzmiało tak poważnie. Naprawdę miałam to na myśli? Bądź ostrożna i uważaj na siebie. Dobrze. Jeżeli wark pojawi się tutaj, kiedy nas tutaj nie będzie, ty też, Delora, uważaj na siebie. Ku mojemu zdziwieniu, ona przede mną dyga, tak jak księżniczka rozkaże. O, coś. Dobra, chapter piąty. Odkrycia, tak, chyba, chyba. Powiedzmy. Okej. Okay. Minął już tydzień i w sumie nic ważnego się nie wydarzyło. Spędziłam ten czas z Fritzem, który pokazywał mi nasze królestwo każdego dnia, kiedy tylko był w stanie. Zazwyczaj starałam się zajmować go czymś, co wiązałoby się z przebywaniem poza jego domem, na tyle, żeby Dolora mogła dalej przeprowadzać swoje śledztwo. Przynajmniej w tym mogę jej jakoś pomóc. Obiecała mi, że dzisiaj wszystko mi powie, a więc? No co, Delora? O co chodzi? Trochę ciężko mi to wytłumaczyć, ale. Alcaster coś ukrywa. Delora, to, to już wiem. Nie pozwoliłaś mi dokończyć. Kiedy powiem coś, mam na myśli wszystko. Nie ma tutaj jakichkolwiek dowodów. O nie. To jakżeś szuka, Delora. Poczekaj, poczekaj. Zanim rzucisz we mnie tą poduszką, muszę ci coś powiedzieć. Wiem, skąd Wark wie o tym, że opuściliśmy to miejsce. Ktoś porozstawiał tutaj wizję. Okej. Okay. Więc. Za każdym razem, jeżeli ktoś wychodzi albo wchodzi do tego miejsca, jest o tym powiadamiany. Czy ta osoba jest wiedźmą? Może być równie dobrze wróżką, ale jeżeli zważymy na sytuację, ja przewiduję, że to wiedźma. Myślę, że to Warg Porozstawiał to wszystko? Z pewnością pracuje dla wiedźm, ale wątpię, żebym miał możliwość stworzenia takiego systemu. Mm, ta wizja... Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Jest niemal jak jedwabna nić opleciona wokół domu. Jak pajęczyna. Dokładnie. Ale wiesz, czego jeszcze się dowiedziałam? Ta pajęczyna nie jest taka mocna przy tamtych tylnych drzwiach. Przy drzwiach, którymi idzie warg. dobrze. W takim razie to oznacza, że mamy punkt wyjścia. Wyjście, które pozwoli nam... ...wykradnięcie się stąd bez zauważenia tego przez warga. Wątpię, żeby pojawił się tutaj... Hmm, ...dopóki... Wiedźma, która założyła tutaj te, 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 te wizje, dowie się o tym, że stąd wyszłyśmy. Skąd wiesz, że wiedźma nie zostanie powiadomiona, jeżeli wyjdziemy tymi tylnymi drzwiami? Jest tylko jeden sposób, żeby się o tym dowiedzieć. Ech. Dobra. Słuchajcie, moi drodzy. Ja Wam na dzisiaj dziękuję. Dzisiejszy odcinek jest troszeczkę krótszy, ale jak dobrze wiecie, ostatnio nie mam zbyt dużo czasu. I tak się cieszę, że udało mi się cokolwiek mm, nagrać, a myślę, że to jest dobre miejsce, żeby, wiecie, na chwilkę przerwać i widzimy się, nie wiem jeszcze kiedy, nie wiem czy za tydzień, czy może za dwa tygodnie. Trzymajcie za mnie kciuki, a ja postaram się jakoś zdać tę sesję. Trzymajcie się, pa pa!